No jak się pan tutaj, długo pan już radnym poprzedniej kadencjach był wcześniej, ileś tam lat temu? 12 lat byłem radny. I przewodniczącym rady też był pan jakąś część? Część, bo tam była rezygnacja i po rezygnacji zostałem. I wtedy kadencję. I pół kadencji, czy ileś tam pan był, tak, jakąś część. A teraz pan, miejmy nadzieję, całą kadencję, no, jakoś, no, jak się, no, czasy się, no, nie, no, zmieniają. I reprezentuje pan okręg jaki, po gminę czy jaką? Boknie. A Boknie miasto? Aha, no to dobrze. Coś tam gada, co to tam jakiś ten radio zakłóca nam. Słyszymy sobie dobrze. Aha. Także to jest. Także zauważyłem, pan od razu w łańcuchu chodzi, bo to jest insygnia. Bo ja to kwestionowałem, że jak to, że nie pani poprzednim tym nie ubierała tego. Pisałem do starostwa, do RIO i wszędzie tak jakoś odmawiali, że mówią, sobie ustalili insygnia, to sobie noszą albo nie. I takie... A ja noszę. No, widziałem właśnie, nawet w przerwie pan nie zdejmował, tylko chodził pan z tym. Także... Nie, no ale zauważyłem. No, że to jest jakieś, chociaż tu się pod marynarką chowa, to tam troszeczkę mało widać. Tak. Nie, no. Nie jest jakieś tam wygodne, ale okej. No to jakoś tak, sesja to z powodu jakiego będzie też przyspieszona? Sesja jest absolutoryjna teraz. Aha, absolutorium dla starosty, czy tak? No, dla zarządu, za poprzedni rok. Aha, to tak dlatego tak przyspieszona. No, a na końcu miesiąca też będzie, czy? Nie, to jest już czerwca. Aha, to już będzie taka już taka teraz przyspieszona. O której? O 10? Czy o której będzie? O 10, zapraszam. Poniedziałek, o 10, najbliższy poniedziałek. Aha. Zapraszam pana. No to powodzenia w tej kadencji. No, teraz właśnie komisję mamy dzisiaj. Także dostał pan się ile głosami, dużą przewagą głosów do tego? No, 800, następne miejsce 800 miejsc, punktów. No, nie wiem, to trudno by powiedzieć. Aha, no tak mniej więcej, tak. Po prostu, troszkę inaczej. Także dosyć dużą przewagą pan się zdobył. Tak. Chociaż poprzednią kadencję nie był pan, nie kandydował i nie był pan radnym. No nie był radnym. Jakoś dał sobie pan przerwę, ale przyszedł pan na sesję. Zająłem się swoimi sprawami. Przyszedł pan na sesję, jak zauważyłem, tam zobaczyć, jak to wygląda. Tak. Czy się opłaca tutaj znowu wstąpić do tego. Nie, dyrektor centrum kształcenia wtedy. A to wtedy pan inne zajęcia miał. Tak, ale jako z obowiązku. Aha, to, no, ale wtedy przyszedł, widział pan na sesję te takie tutaj powiatowe, zobaczyć, jak to wygląda. Nie, czy warto do tego klubu znowu wstąpić? Byłem jako dyrektor, więc miałem obowiązek. Aha, myślałem, że tak, jako inny. No bo skąd wiadomo, kto w jakiej sprawie, z jakiego powodu. No myślałem, że tak pan przyszedł zobaczyć jako. No każdy obywatel ma prawo tam. Ma prawo, każdy, czyli dzisiaj można oglądać również dobrze. No ale. Nie ma takiej, więc... musiała być wielka hala, żeby wszyscy, dużo ludzi mogło... Jest zaskutowany dzisiaj w internecie. No jest, no, ale... Ale nie ma to jak popatrzeć na żywo z człowiekiem. No bo w czasie sesji to jest dużo ludzi, to się ciężko tak porozmawiać nieraz tak za dużo, bo wszyscy ganiają, każdy, nikt nie ma czasu. Nikt nie ma czasu, no. No to dobrze, to tyle na razie, powodzenia w dalszych działaniu. Zapraszam w poniedziałek na sesję.